Wiecie, że kocham smoki, więc postanowiłem sprawdzić, gdzie się rodzą i pokażę Wam, gdzie rodzą się smoki. W Chinach, w Shenzhen, w tym miejscu, w fabryce MSI. Prawda, że śmiesznie wyglądam? To jest linia produkcyjna, na której klepią się najnowsze Z890. Tutaj wyjeżdżają po kolei. Najpierw w pierwszym stopniu zaczynamy od nadrukowania płyty głównej i naniesienia na niej pierwszej warstwy cyny do lutowania pierwszych elementów. No i w kolejnych etapach zaraz pokażę Wam kolejne kroki, jakie wykonuje ta linia produkcyjna, żeby finalnie z tego tej płytki, o z tego co tutaj widzicie, wyjechał Z890 Tomahawk, bo ja już wczoraj tu byłem, wczoraj widziałem, jak ta linia produkcyjna się kończy, a dzisiaj tylko przyszedłem Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Prawda, że śmieszne wdzianka, elektrostatyczne, żeby nie doszło do żadnego wyładowania, żeby żadna z płyt głównych, która tutaj dla Was powstaje, nie uległa uszkodzeniu. Tutaj mamy maszyny, które nanoszą druk SMT z takich taśm. Nawet nie wiedziałem, że tak to wygląda. Mamy po prostu szpulę, jak w starym radiu, nawiniętą i z tej szpuli jest nadrukowywane tam gdzieś głęboko w tej komorze na płytę główną poszczególne tranzystory. I tutaj, w tym miejscu już wyjeżdżają płyty główne z tranzystorami. To niestety jest element produkcyjny, który postępuje bardzo wolno, w związku z tym no kolejne, o, mamy płytę główną i mamy płytę główną z pierwszą partią tranzystorów, która jest tutaj w miejscu chipsetu naniesiona. To są te chipsetowe tranzystory. A my idziemy sobie dalej. W tej maszynie dzieje się wygrzewanie płyt głównych i to trwa no, około 6 minut wygrzanie jednej takiej partii. Właśnie mamy szczęście, bo wyjeżdża jedna taka wygrzana płyta główna. Cyk! Wyjechała i leci do następnej maszyny. Cały proces teraz ja pokazuję Wam w przyspieszonym tempie, natomiast on trwa około 2 godzin od płytki PCB, która tam pojawia się w pierwszym etapie do przejazdu do etapu następnego. Ta maszyna akurat skanuje elementy, które zostały naniesione na płytę główną. Tutaj mamy ekran, skaner, który sprawdza w pierwszym etapie. To praktycznie na każdym etapie jest sprawdzane, w jaki sposób to, czy elementy zostały poprawnie naniesione. Po prostu na każdym etapie są zdjęcia, są robione skanery, czy wszystkie pojedyncze tranzystory zostały naniesione. Jeżeli nie, podnosi się alarm i taka płyta główna trafia na poniekąd naprawianie, gdzie te brakujące elementy są naprawiane. Ona nie może drugi raz przejść tego całego procesu, tylko musi trafić już do specjalisty, który indywidualnie zajmie się taką płytą główną. Kolejne etapy procesu to są kolejne wygrzewania i kolejne nanoszenia pasty na płytę główną. Tutaj na przykład możemy obejrzeć, w jaki sposób jest nakładana pasta na płytę główną. Tam prawdopodobnie nie widzicie, ale jest płyta główna pod spodem. Tak. Jej pojedyncze elementy zostało to naniesione. Tutaj nawet widać kawałki chipsetu. Nie wiem, czy uda mi się to ująć Wam na filmie. Ale ta płyta główna właśnie zniknęła. O, cyk. Jest rozsmarowywane po płycie głównej, widzicie? To jest płyta główna Wasza i cyk, nie ma jej. Poszła pasta do lutowania i płyta główna wyjeżdża z tej strony. Już na kolejny etap pojawia się w tym miejscu. Pinking. I poleciała do kolejnej maszyny na kolejne lutowanie tranzystorów i skanowanie, znaczy o, tutaj mamy już taką płytę główną z naniesioną pastą. Możecie sobie się jej przyjrzeć. I ona leci do maszyny na sprawdzenie, czy ta pasta została prawidłowo na nią naniesiona. Tutaj, jak widzicie, jest skanowana i wszystko jest sprawdzane. Praktycznie na każdym etapie następują weryfikacje tego,
czy wszystko następuje zgodnie z procesem. I kolejne płyty główne już tutaj nam się stakują i czekają w kolejce na wjazd. O, tutaj patrzcie się, przyjechała płyta główna z naniesioną i zeskanowaną cyną. Ona tutaj teraz, ta cyna będzie lutowana, jak widzicie, nie ma ani slotów na RAM, nie ma ani chipsetu. W ogóle praktycznie większości rzeczy jeszcze na tej płycie głównej nie ma. Pomijam fakt, że one są z tamtej strony, ale widać tutaj po pustych otworach, że jeszcze nie zostały przełożone te elementy i zalutowane. One w większości dzieją się tutaj. Potężna, długa maszyna właśnie i tutaj mamy całą masę tranzystorów, rezystorów, pinów i to wszystko jest nalutowywane na płytę główną w tej maszynie ze szpuli. Jeszcze wcześniej widzieliśmy magazyn, w którym te szpule są przechowywane, skatalogowane. Tutaj na przykład z tej strony je przechowuje się materiał. Śmieszne, że materiał na płycie na płyty główne, do produkcji płyt głównych, wygląda jak gigantyczne archiwum z lat 70. 80. Jedno wielkie składowisko szpul. To wszystko wygląda jak stare szpule magnetofonowe. Dla mnie to był po prostu mindfuck. Ja nie wiedziałem, że właśnie w ten sposób przechowuje się materiał do produkcji płyt głównych. No i potem to już mniej więcej byłem sobie w stanie wyobrazić, że właśnie w takich maszynach jest to nadrukowywane na płyty główne. Po prostu te szpule się kręcą i każda z nich ma jakiś pojedynczy element, jakiś tranzystor, jakiś rezystor, który w każdej z takich komór, jakby widzicie sekcję tej maszyny. Ta maszyna ma masę sekcji i każda z tych sekcji jest odpowiedzialna za inny zestaw tranzystorów. Szkoda, że tego nie można zobaczyć, bo to wygląda absolutnie niesamowicie, jak płyta główna, znaczy jak robot na płycie głównej te rzeczy układa w taki szybki sposób. Być może na którymś kolejnym etapie, patrzcie się, jak długa jest ta maszyna, ona ma około 10 metrów, jest to zrobione. I tutaj już wychodzą gotowe płyty główne. Pani je tutaj składa, przygotowuje. Bardzo ładnie wyglądające już. Jak widzicie, jeszcze wcześniej nie było ani pamięci RAM, ani nie było sekcji zasilania. A w tym momencie już mamy sekcję zasilania, już mamy złącze PCI Express, już mamy złączki RAM. Pani to przygotowuje do kolejnego etapu, bardzo delikatnie układając. Tutaj patrzcie się, wyjechała kolejna świeża płyta główna już z zalutowanym chipsetem, złączami RAM. Tutaj mamy chipset, tutaj mamy gniazdo, mamy złączki na dyski M2. To wszystko zadziało się w tej maszynie. Jakby widzieliście wcześniej, że po prostu wjeżdżała goła płyta główna do tej maszyny, a w tym momencie już wyjechała płyta główna, która faktycznie wygląda jak płyta główna, a nie jak puste PCB. Naprawdę absolutnie niesamowity proces, który tutaj możemy obserwować. I cyk, poleciała płyta główna do kolejnej dużej maszyny, gdzie będzie się wygrzewać. W tej maszynie też wygrzewane są już te elementy, które wcześniej tam zostały zalutowane. To jest kolejny etap, jakby kilka takich etapów nakładania pasty, lutowania, wygrzewania następuje i lecimy sobie do kolejnych etapów, gdzie w tym momencie już tutaj mamy rzeczy wygrzane, czyli po prostu te rzeczy już są na stałe w tą płytę główną wkomponowane i teraz to idzie na kolejny skaner. Tutaj przechodzi nam płyta główna do kolejnego skanera, żeby sprawdzić, czy wszystko zostało prawidłowo zrobione. Tak naprawdę niewiele się tutaj zmienia w kontekście tego, co pojawiło się na płycie głównej, bo od tamtej maszyny, tamtej, której widzieliście, SMT, która drukowała te rzeczy, gdzie pokazywałem Wam, że drukuje z tych szpul, to tak naprawdę nie przybył żaden element. Tutaj po prostu zostały wygrzane te elementy, a w tym momencie tutaj one są testowane, czy prawidłowo zostały nałożone na płytę główną. I w tym momencie maszyna nam sygnalizuje, że coś poszło nie tak. I w związku z tym pan sprawdza, co poszło nie tak, że jakaś rzecz tutaj
została niezalutowana. Widzicie, to jest wyłapywane w ekstremalnie zbliżonych zdjęciach. Państwo widzą, co tutaj się wydarzyło. I ta płyta główna trafi na RMA, pójdzie bezpośrednio do specjalisty, który ten błąd uzupełni. Tu mamy mniej więcej film, jak wygląda sprawdzanie poszczególnych elementów na kolejnym etapie, ponieważ teraz trzeba przejść kilkuetapową kontrolę, gdzie to wszystko jest sprawdzane i leci to na kolejne maszyny, które już bardziej spektakularnie łączują nam złącza. Wszelkiego rodzaju wtyczki, piny, one są bardzo proste, bardzo to może nie, przesadziłem, ale są prostsze do zalutowania niż kondensatory i rezystory. W związku z tym mamy już taką maszynę odkrytą, która pokazuje nam, już możemy bardziej zobaczyć, jak wygląda ten proces nanoszenia złączek na poszczególne. Widzicie, i tutaj to jest wszystko nanoszone na płytę główną. Naprawdę teraz dostajemy niesamowite ujęcie, ponieważ pan nam puścił maszynę z otwartą komorą, więc będziemy w stanie zobaczyć, jak ten proces wygląda dzięki temu, że została dla nas otwarta komora tego. I możemy zobaczyć, jak te poszczególne elementy są nanoszone na płytę główną. To jest absolutnie niesamowite. Jak widzicie, robot sobie pobrał i teraz poszczególne wtyczki, cyk, montuje sobie w płycie głównej. To jest absolutnie niesamowite. Nie jestem w stanie wam tego bardziej przybliżyć, ale teraz pobiera sobie tamtą szpulę, one też są z tamtej strony maszyny, pobiera sobie wtyczki i wędruje już w kierunku płyty głównej, żeby je zainstalować. Cyk i cyk. I mamy wtyczki zainstalowane. Niesamowicie się to prezentuje. Absolutnie niesamowity proces. I pomyśleć, że każdy poszczególny element jest w ten sposób nanoszony na płytę główną. Tutaj, jak widzicie, mamy całą masę rezystorów, które są nanoszone na płytę główną w identyczny sposób. Została dla nas kolejna komora otworzona. Patrzcie, jak to wygląda. Tutaj maszyna sobie pobiera te kondensatory i potem nanosi na konkretnie sekcję zasilania. Pobiera i nanosi na sekcję zasilania. Proces jest bardzo szybki, nie jestem w stanie nawet tego wyłapać, ale w tym momencie pobiera sobie i wędruje w kierunku sekcji zasilania, żeby zamontować te pojedyncze kondensatory. Pobiera. Widzicie, kilka jest w stanie sobie pobrać i je po prostu umieszcza na płycie głównej. I koniec. I mamy następną płytę główną, która zaraz pojawi się tutaj, ale maszyna już wie, co się pojawi i czego będzie potrzebować, więc sobie pobiera. Absolutnie niesamowite. I na każdym etapie tutaj mamy jeszcze większe. Tutaj są prawdopodobnie dławiki na sekcję zasilania i one nam się poruszają w tamtym kierunku. I cała, tak naprawdę cała ta sekcja tutaj polega właśnie na tym, czyli na nadrukowywaniu kolejnych, nanoszeniu kolejnych elementów płyty głównej, czyli kolejne kondensatory, kolejne wtyczki, które tutaj mamy, pojedyncze konektory. Tutaj akurat widzę konektory do wentylatorów, czteropinowe. Tutaj mamy USB 3.0 na front panel na tym podajniku. Tutaj mamy kolejne konektorki w każdym takim pojedynczym, małym nośniku. Zarąbista sprawa. No i tutaj oczywiście kolejny element, w którym Państwo sprawdzają, jak ta płyta główna jest, czy jest gotowa, czy wszystkie elementy są na niej dobrze zainstalowane. Mamy kolejną maszynę do sprawdzania. Tutaj na każdym etapie wszystko jest sprawdzane i tutaj już patrzcie,
jak wyglądające płyty główne z niej wyjeżdżają. Wygrzane na takich płytkach, tam właśnie Państwo, których widzieliśmy przed chwilą, oni montują te wszystkie elementy, że ona jest na tej metalowej płytce. Następuje wygrzanie w tej maszynie. W tej maszynie następuje wygrzanie tych poszczególnych elementów, ponieważ na każdym etapie trzeba wygrzać tak, żeby utrwalić ten lód, czy to lutowanie pojedynczych kondensatorów, czy każdego pojedynczego złącza. To, co przed chwilą widzieliśmy, jak maszyny montują. I już w tej formie, niemalże gotowej, nawet nie wiedziałem, że tak wygląda na płytach, które mają wbudowane kartę sieciową. Tutaj jakby widzicie, między złączami jest złącze na kartę sieciową, pionowe złącze M2 na kartę sieciową. Czego się to człowiek nie dowie? To jest schowane pod shieldem zazwyczaj, więc tego nie widać, a tutaj jest to ładnie zaprezentowane. I w ten sposób płyty główne lecą, zgadnijcie gdzie? Na kolejny etap sprawdzenia, czy wszystko jest ok. Kolejne skanowanie, czy wszystkie wtyczki zostały poprawnie zainstalowane. Tutaj mamy między innymi pokazane, w jaki sposób są montowane kolejne elementy płyty głównej. Tutaj pan siedzi i patrzy, czy dogląda, czy wszystko jest git. Jak widzicie, już płyty główne naprawdę nabierają kształtu takiego, jak ma płyta główna i trafiają, oj, powiem wam szczerze, na chyba takie przeczyszczenie z elementów lutowniczych. Tutaj mamy szczotki, to nam zgarnia tą płytę główną i ona jest czyszczona od spodu, jest przez te szczotki czyszczona z elementów lutowniczych, tak, żeby już wszystko, co zostało polutowane, już proces lutowania wszystkich elementów nam się zakończył. Płyta główna ma wszystkie niezbędne elementy, które są potrzebne do działania, zainstalowane. O, jak widzicie, kolejne. Oj, ciężko zaostrzyć, ale jest wymyta ta płyta główna i tutaj nam wylece. Już więcej nie będzie tutaj lutowania, w związku z tym można było oczyścić płytę główną. Następnym elementem, jaki jest tutaj, to montowanie poszczególnych śrubek do montażu chipsetu. Tutaj niestety z zakrat ciężko to zobaczyć, ale mamy ważenie płyty głównej i szybki elektryczny test prawdopodobnie w tym miejscu następuje. Jak widzicie, roboty tutaj pracują. Jedna płyta jest pobierana, druga jest odkładana. I tutaj zostaliśmy otwarci, widzicie? Cała masa pinów i złącz, to wszystko nam testuje, czy w odpowiedni sposób płyta główna działa. O, żeby tutaj nie dostać ramieniem robota, ponieważ on działa tutaj, widzicie, w takim zakresie, że moglibyśmy nim oberwać, jakbyśmy się za bardzo zbliżyli. Widzicie? I szybki test następuje. Szybki test połączenia. Czy wszystko zostało połączone prawidłowo? I potem płyty mogą iść w elemencie produkcyjnym dalej. Tutaj już mamy też płyty główne skanowane. Nie wiem, czy widzicie ten laser, który przechodzi przez płyty główne. On po prostu sprawdza każdy poszczególny element. Po raz kolejny, na praktycznie każdym etapie są jakieś elementy, jakieś lasery, jakieś zdjęcia, które wychwytują, czy cały proces następuje dobrze. I tutaj już następuje ręczny montaż wszystkich poszczególnych elementów. Tutaj pan jest bardzo sprawny, na przykład w montażu chipsetu. Patrzcie, wszystko jest zautomatyzowane. Ja jak rozkręcam chipset, to zawsze mi to ciężko idzie, a pan to robi dosłownie kilkoma ruchami. Ale on tylko przygotowuje dla maszyny. To maszyna dokręca chipset, ona sobie pobiera śrubkę i dokręca. Tutaj są tylko ustawiane pewne rzeczy, takie jak po prostu chipset jest stąd brany, ładowany na płytę główną w tamtym miejscu, tamty już jest przykręcony. Tutaj pan będzie teraz ładował, jak widzicie, jest podstawka pod chipset, cyk, bramki. Ale nic więcej nie jest robione. Całą resztą zajmuje się robot. Pobiera sobie śrubki i on je wkręca. On tak naprawdę dokręca
nasz gniazdo procesora. Cały czas mówię chipset, ale to chodzi o gniazdo procesora. Chipset to jest, ten element jest chipsetem, a ten element jest gniazdem procesora. No i jak widzicie, kolejna płyta tam się przygotowuje do przykręcenia, a ta jest gotowa i ona trafia na linię montażową. Już tak, następną osobą, która otworzy to gniazdo procesora, będziecie wy, którzy weźmiecie tą sobie płytę główną. I tutaj już trafiają na płytę główną wszystkie shieldy. Panowie przykręcają od dysków do montażu dysków M2. Tutaj są przykręcane radiatory sekcji zasilania, radiatory dysków. Tutaj, jak widzicie, patrzcie, mamy radiator chipsetu. Pan przykręca akurat konkretnie radiatory chipsetu. Tam dalej są montowane radiatory dysków, radiatory sekcji zasilania. Cały tak naprawdę osprzęt płyty głównej jest montowany. Tutaj jest, wczoraj zostało mi powiedziane, że tu jest stacja naprawcza. Tu akurat pan naprawia płyty główne, na których coś nie zostało zrobione przez maszyny. One to wyłapują, sprawdzają, widzieliście ile było testów, ważeń, skanowań. Wyłapują, w momencie jak to wyłapią, to między innymi na taką stację naprawczą, jak tutaj to trafia, a takich stacji naprawczych jest tutaj kilka. Aczkolwiek takie rzeczy dzieją się stosunkowo rzadko. No i tu patrzcie, już mamy gotową płytę główną, która sobie powoli wędruje. Praktycznie wszystko jest zamontowane. Brakuje jeszcze tylko radiatorów na dyski, chociaż już podstawy radiatorów są, ale nie ma góry. Są radiatory sekcji zasilania, radiatory chipsetu i wędruje to dalej. Tutaj mamy stanowisko testowe, czy te płyty główne działają. Już złożone, gotowe, komputery odpalone i na nich lecą testy. Każda płyta główna jest testowana przed przejściem do pudełka. I tutaj, jak widzicie, z kartą graficzną MSI, to jest bardzo ciekawy proces, ponieważ panowie tylko wkładają tą płytę główną i tą wajchą, która jest tutaj, po prostu jednym przełożeniem wkładają wszystkie złącza do płyty głównej. Jakby wszystkie złącza tu są zajęte. Wszystkie złącza są testowane, złącza PCI Express, złącza procesora. To wszystko jest zrobione bardzo szybko i niemal automatycznie. Tu takich stacji testowania, jak widzicie, jest multum i testują się te płyty główne. Każda jedna płyta główna jest testowana, by ostatecznie tutaj trafić do miejsca, w którym będą te płyty główne już pakowane. Tutaj mamy kolejną taką stację naprawczą, o której wam mówiłem. Pan tam ma schemat, sprawdza sobie, co poszło nie tak, jakiego elementu brakuje i będzie naprawał. Takich naszych Danielów Rakowickich jest tutaj co najmniej 5 na tej linii produkcyjnej. No i tutaj, jak widzicie, już pan montuje resztę radiatorów na dyski i potem na tym etapie płyta główna już, jak widzicie, jest gotowa. Już tu nam wyjeżdża gotowa płyta główna z radiatorami. Chociaż jeszcze tutaj coś jest dokręcane. Poszczególne elementy są montowane na płytę główną. A, shieldy, IO shieldy są jeszcze tutaj montowane. Coś, o czym zapominaliśmy, to zawsze nas denerwowało. Dzięki temu, że ta pani tutaj to przykręca, już nas nie denerwuje, bo patrzcie się tutaj. Tu już mamy płytę główną, która jest gotowa, która ma już wszystko na sobie, chociaż według mnie to już kilka razy miała wszystko, a się okazuje, że zawsze czegoś brakuje. Ale biorąc pod uwagę, że już tam dalej, na linii produkcyjnej, lądują one, są jeszcze tutaj oglądane przez każdą osobę pakującą, naklejana jest kod kreskowy jest naklejany i mu numer seryjny jest nadawany i płyta główna wędruje dalej i już jest pakowana, wkładana do pudełek. I tutaj mamy pudełka przygotowane, a tu już mamy gotowe płyty główne i w tym miejscu już można powiedzieć, że trafia to tam dalej do magazynu. I tak właśnie wygląda proces produkcyjny. Cała ta linia skrócona do około pół godziny przeze mnie, może 20 minut przy przycięciu. Dwugodzinny proces produkcji płyty głównej, wieloetapowy, z maszynami za grube pieniądze, z całą
no może armią ludzi nie, bo tutaj MSI samo podkreśla, że dąży do tego, żeby cała ta linia była zautomatyzowana, że tak naprawdę każdy etap po kolei coraz mniej ludzi przy tym pracuje. Jakby 20 lat temu, jak MSI zaczynało w Shenzhen, bo w 2001 założyli tutaj fabrykę właśnie płyt głównych, wszystko było robione ręcznie. To, co ja Wam dzisiaj pokazywałem, każdy etap, gdzie maszyna wkłada te tranzystory i tam lutuje sama, to kiedyś robili ludzie. Po prostu masę ludzi siedziało przy linii produkcyjnej i była taśma jak teraz, ale każdy element zamiast maszyny robili ludzie. W tym momencie robią to maszyny, a w przyszłości będzie tych maszyn jeszcze więcej, jeszcze mniej ludzi tutaj. No, z jednej strony to tak troszeczkę smutno brzmi, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o taki efekt końcowy, to jednak maszyny się praktycznie nie mylą, a ludzie mylą się bardzo często. Im bardziej ten system był automatyzowany przez lata, tym więcej błędów było wyeliminowanych, tym mniej błędów występowało. Dlatego też dalej ten proces postępuje eliminacji niestety albo stety człowieka z tego etapu produkcyjnego. I tutaj cała ta linia, którą tam możecie zobaczyć aż po horyzont, myślę, że około 300 metrów ma ta linia produkcyjna. To tak naprawdę etap, gdzie powstają Wasze płyty główne i to jest akurat najpopularniejszy model. Tomahawk, największa szansa, że akurat ten model, który gdzieś ja tutaj dzisiaj obserwuję, Wy jak oglądacie ten film, ktoś z Was kupił jeden z tych modeli, który ja tutaj dzisiaj nagrałem. Bo to jest coś, co absolutnie rozwala mi banie, że mogłem nagrać płytę główną gdzieś w Chinach, która teraz jest w komputerze kogoś z Was. Absolutnie niesamowita sprawa jak dla mnie, więc cóż, pozostaje mi się z Wami pożegnać z tego naprawdę niesamowitego miejsca. Bardzo dziękuję MSI, że mogłem tutaj być. Bardzo dziękuję, że mogłem tu zobaczyć. Proces jest absolutnie niesamowity. To jest magia, do czego doszliśmy w technologii i tworzeniu hardware'u. No do wszystkiego tak naprawdę. Tak oto to się prezentuje. Dużo ludzi, dużo sprzętu, dużo robotów, dużo fajnej gamingowej technologii. A my widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, kiedyś takim filmie. Znaczy innych też, ale w takim też mam nadzieję, że będę miał Wam okazję pokazać jeszcze więcej takich filmów. W końcu MSI robi jeszcze laptopy, monitory, karty graficzne i całą masę innych rzeczy, więc trochę tych linii produkcyjnych jest do obejrzenia. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Żegnam się z Wami i dajcie znać, co sądzicie o takim filmie. Cześć!